Zamiana cukierka na złoto. Wyrzeczenie jako umiejętność. Buddyzm zapożycza znaną amerykańską zasadę pogoń za szczęściem i dodaje do niej dwa kolejne wyznaczniki. Szczęście, do którego się dąży, jest prawdziwe, ostateczne, niezmienne i pozbawione fałszu. Poszukiwanie takiego szczęścia jest poważne, nie w ponurym sensie, lecz pełne poświęcenia, dyscypliny oraz gotowości na mądre wyrzeczenia. Które z wyrzeczeń są mądre? Buddyjska odpowiedź na to pytanie współbrzmi z inną amerykańską regułą. Mądre wyrzeczenie to takie, gdy zyskujesz większe szczęście, rezygnując z mniejszego. Tak, jakbyś zamienił torbę cukierków na pół kilo złota. Innymi słowy, mądre wyrzeczenie jest jak zyskowny handel. W tradycji buddyjskiej to bardzo stara analogia. Zrobię wymianę, powiedział kiedyś buddyjski uczeń. Starość na bezśmiertelność. Spalanie się na nieuwiązanie. Najwyższy spokój, niezrównaną wolność od więzów. Jest w nas wszystkich coś niepozwalającego rezygnować z tego, co posiadamy. Chcielibyśmy zatrzymać cukierka i otrzymać złoto. Jednak dojrzałość uczy nas, że nie możemy mieć wszystkiego. Że zatracanie się w jednej przyjemności zakłada wyrzeczenie się innej, bardzo możliwe, że lepszej. Musimy zatem ustalić wyraźne priorytety inwestowania naszego ograniczonego czasu i energii w to, co przyniesie nam najtrwalsze zyski. Oznacza to przyznanie bezwzględnego pierwszeństwa umysłowi. Rzeczy materialne oraz relacje społeczne są niestabilne i łatwo ulegają siłom, nad którymi nie mamy kontroli. I dlatego szczęście, jakie oferują, jest często chwilowe i zawodne. Lecz dobrodziejstwa dobrze wytrenowanego umysłu mogą przetrwać nawet starość, chorobę i śmierć. Jednak wytrenowanie umysłu wymaga czasu i energii. Dlatego właśnie osiągnięcie prawdziwego szczęścia wymaga rezygnacji z niektórych zewnętrznych przyjemności. Rezygnując z zewnętrznych przyjemności, uwalniamy się również z mentalnych obciążeń wywołanych trzymaniem się tych przyjemności. Słynna przypowieść z kanonu palijskiego opowiada o byłym królu, który po tym jak został mnichem, usiadł pod drzewem i powiedział: cóż za błogość, cóż za błogość. Jego współtowarzysze pomyśleli, że tęskni on za przyjemnościami, jakich doświadczał jako król, ale on wyjaśnił później Buddzie, jaką błogość dokładnie miał na myśli. Wcześniej miałem strażników na posterunkach wewnątrz i na zewnątrz królewskich komnat, wewnątrz i na zewnątrz miasta, wewnątrz i na zewnątrz wsi. Ale chociaż byłem strzeżony i chroniony, żyłem w strachu, wzburzony, nieufny, wystraszony. Teraz natomiast, idąc samotnie przez las, u stóp drzewa lub w jakiejkolwiek innej pustej siedzibie, mieszkam bez strachu, spokojny, pewny siebie, bez obaw, zrównoważony, nieporuszony, z zaspokojonymi potrzebami, z umysłem podobnym do dzikiego jelenia. Trzeci argument za porzuceniem zewnętrznych przyjemności opiera się na tym, że w pogoni za przyjemnościami, takimi jak nasze uzależnienie od karmienia cukierkami oczu, uszu, nosa, języka i ciała, rozwijamy chciwość, gniew oraz ułudę, które aktywnie blokują cechy potrzebne do osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Nawet gdybyśmy posiadali najwięcej czasu i energii na świecie, pogoń za tymi przyjemnościami oddali nas coraz bardziej od celu. Objaśnione są one poprzez ścieżkę czynników, nazwaną właściwą intencją. Intencją, by powstrzymywać się od przyjemności wynikającej ze zmysłowej namiętności, wrogości i wyrządzania krzywdy. Zmysłowe przyjemności nie odnoszą się tylko do pożądania seksualnego, lecz także do tęsknoty za zmysłowym doznaniem, które zakłóca spokój umysłu. Wrogość rozumiana jest jako chęć przynoszenia cierpienia zarówno sobie, jak i innym. Wyrządzanie krzywdy to sama czynność powodująca owe cierpienie. Łatwo zrozumieć, dlaczego dwie ostatnie spośród tych trzech kategorii warte są porzucenia. Może nie zawsze łatwe jest ich zaprzestanie, ale powód do zrobienia tego w sposób oczywisty jest dobrą rzeczą. Pierwsza intencja, wyrzeczenie się przyjemności zmysłowej, przysparza trudności już na poziomie samego postanowienia, nie wspominając nawet o wytrwaniu w nim.
Część naszego oporu wobec tej intencji jest ogólnoludzka. Wszyscy uwielbiają swoje żądze. Nawet Budda przyznał się uczniom, że gdy wkraczał na ścieżkę praktyki, jego serce wcale nie biło szybciej na myśl o wyrzeczeniu się zmysłowych rozkoszy. Nie rozpoznało w tym daru spokoju. Lecz dodatkowy element oporu przed wyrzeczeniem wynika z charakterystycznej kultury Zachodu. Współczesna popularna psychologia naucza, że jedyną alternatywą wobec zdrowego zaangażowania w zmysłowe namiętności stanowi niezdrowa, przeraźliwa represja. Jednak oba te rozwiązania opierają się na strachu. Represja buduje się na strachu przed tym, co się może wydarzyć, gdy namiętność zostanie wyrażona lub chociażby dopuszczona do świadomości. Zaangażowanie natomiast czerpie ze strachu przed brakiem i potworem, w jakiego może przemienić się namiętność, jeśli zostanie odrzucona i zepchnięta do podziemia. Obie alternatywy w bardzo poważny sposób ograniczają umysł. Budda, świadomy tych wad, chciał znaleźć trzecie wyjście, pozbawiony strachu sposób, który pozwoliłby uniknąć niebezpieczeństw obu poprzednich rozwiązań. Aby zrozumieć to podejście, musimy pojąć, jak właściwa intencja łączy się z innymi częściami buddyjskiej ścieżki, a zwłaszcza właściwym poglądem i właściwym skupieniem. W formalnej analizie ścieżki właściwa intencja buduje właściwy pogląd. W swojej najzręczniejszej manifestacji funkcjonuje jako ukierunkowana myśl i ocena, która prowadzi umysł do właściwego skupienia. Właściwy pogląd zapewnia prawidłowe zrozumienie zmysłowych przyjemności i namiętności, dzięki czemu zawsze będziemy zorientowani na cel. Właściwe skupienie daje nam wewnętrzną stabilność i błogość, abyśmy wyraźnie postrzegali korzenie namiętności i jednocześnie nie obawiali się niedostatku wynikającego z rezygnacji. Istnieją dwa poziomy właściwego poglądu: zwrócenie uwagi na efekty naszych czynów w ciągu życia oraz na kwestię cierpienia i jej ustania wewnątrz umysłu. Pierwszy z poziomów zwraca uwagę na mankamenty zmysłowej przyjemności. Zmysłowe przyjemności są chwilowe, niestabilne i krzywdzące. Pożądanie ich leży u podstaw wielu życiowych cierpień, obejmujących zarówno trudy zdobywania i utrzymywania bogactwa, jak i rodzinne kłótnie czy wojny między narodami. Ten poziom właściwego poglądu przygotowuje nas do postrzegania zaangażowania w przyjemności zmysłowe jako problemu. Drugi poziom, widzenie rzeczy w kontekście czterech szlachetnych prawd, pokazuje, jak rozwiązać ten problem w chwili obecnej. Zwraca uwagę na źródło problemu, którym nie jest sama przyjemność, lecz pragnienie, gdyż to pragnienie prowadzi do przywiązania, a każde przywiązanie do przyjemności, oparte na uwarunkowaniu, nieuchronnie prowadzi do stresu i cierpienia, ponieważ wszystkie uwarunkowane fenomeny podlegają zmianie. Tak naprawdę to nasze przywiązanie do zmysłowej namiętności jest silniejsze i trwalsze niż nasze przywiązanie do poszczególnych przyjemności. Właśnie tego przywiązania powinniśmy się wyrzec. Jak to osiągniemy? Poprzez ujawnienie go. Obie strony zmysłowego przywiązania jako nawykowe wzorce z przeszłości i nasza chęć, aby się w nich zatracić w teraźniejszości, opierają się na niezrozumieniu i strachu. Tak jak zauważył Budda, zmysłowe pragnienie zależy od błędnych wyobrażeń. Projektujemy wizję stałości, łatwości, piękna oraz siebie na rzeczy, które faktycznie są niestałe, krzywdzące, nieatrakcyjne, nie są nami. Te błędne wyobrażenia dotyczą zarówno naszego pożądania, jak i jego przedmiotu. Odbieramy wrażenie naszej zmysłowości jako coś pociągającego, głęboką ekspresją naszej samoidentyfikacji, oferującą trwałą przyjemność. Widzimy obiekty naszego pożądania jako wystarczająco stałe i atrakcyjne, podlegające naszej kontroli, zapewniające satysfakcję, która nie zamieni się w swoje przeciwieństwo. W rzeczywistości nic z tego nie jest prawdą. Niemniej jednak ślepo wierzymy naszym wyobrażeniom, ponieważ moc naszych namiętnych uwikłań jest zbyt onieśmielająca, by spojrzeć im prosto w oczy. Ich efekty specjalne utrzymują nas w ślepocie i ułudzie. Dopóki zajmujemy się tylko zaspokojeniem lub represją, przywiązanie swobodnie może działać w mroku podświadomości. Jednak gdy przeciwstawiamy mu się świadomie, będzie musiało wypłynąć na powierzchnię, wyrazić swoje groźby, żądania i racjonalizacje. Więc, chociaż zmysłowe przyjemności nie są złe, musimy systematycznie z nich rezygnować, ujawniając tym sposobem projekty stworzone przez przywiązanie.
Tak właśnie mądre wyrzeczenie służy za edukacyjne narzędzie, wydobywając utajnione zamiary, które utrzymywane są w ukryciu przez zaspokojenie i represję. Jednocześnie musimy wyposażyć nasz umysł w strategię przeciwstawiania się tym zamiarom i odcinania się od nich, gdy tylko się pojawią. I tutaj wkracza właściwe skupienie. Jako umiejętna forma zaangażowania, właściwe skupienie wypełnia ciało niezmysłową radością i przyjemnością, które pomagają zrównoważyć poczucie braku wynikające z odrzucenia zmysłowej namiętności. Innymi słowy, właściwe skupienie zapewnia nam wyższe przyjemności, trwałe i szlachetne, jako nagrodę za porzucenie przywiązania do tych niższych. W tym samym czasie daje nam to stabilne oparcie, aby nie zostać obezwładnionym przez ataki zniweczonych przywiązań. Ta stabilność również uspokaja uważność i czujność, potrzebne do patrzenia ponad błędne wyobrażenia i ułudy leżące u podstaw zmysłowej namiętności. Jak tylko umysł spojrzy ponad procesy projekcji, wyobrażenia i błędnego wyobrażenia, doznając wspaniałego uczucia wolności, które nastaje wraz z ich przekroczeniem, podstawa zmysłowej namiętności ulegnie zniszczeniu. Kiedy nasze rozumienie jest kompletne, porzucamy wszelką potrzebę jakiegokolwiek przywiązania i otrzymujemy złoto wolności tak totalnej, że nie da się tego nawet opisać. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób ta strategia umiejętnego wyrzeczenia i umiejętnego zaangażowania przekłada się na nasze codzienne życie. Ludzie, którzy zostali wyświęceni do życia zakonnego, ślubują celibat i oczekuje się od nich nieustannej pracy nad wyrzeczeniem się zmysłowego pożądania. Choć dla wielu świeckich ludzi może być to niewykonalne. Dlatego Budda zalecał osobom świeckim, aby przestrzegały okresów wyrzeczenia trwających dzień. 4 dni w miesiącu, tradycyjnie były to dni nowiu, pełni, pierwszej i ostatniej kwadry księżyca. Można im przyporządkować 8 wskazań, uzupełniając 5 podstawowych. Celibat, post od południa, wstrzymanie się od oglądania przedstawień, wstrzymanie się od słuchania muzyki, poniechanie używania perfum i kosmetyków, niekorzystanie z luksusowych siedzeń i łóżek. Celem tych dodatkowych wskazań jest rozsądne ograniczenie wszystkich 5 zmysłów. Poświęcamy dzień nauce Dhammy, wyostrzeniu właściwego poglądu, praktyce medytacji, wzmocnieniu właściwego skupienia. Chociaż w kontekście współczesnego tygodnia pracy ten księżycowy harmonogram całego dnia wyrzeczeń może być niepraktyczny, to możliwe jest integrowanie go z weekendami lub dniami wolnymi od pracy. W ten sposób każdy zainteresowany będzie praktykował w regularnych odstępach czasu, zamieniając troski i komplikacje dnia codziennego na szansę mistrzowskiego opanowania wyrzeczenia jako umiejętności dążenia do szczęścia w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa. Czyż nie jest to mądra wymiana?